Reprezentuje Fundację Kreacja Magii Rąk. W tak przepiękny dzisiaj dzień zaangażowaliśmy wiele bialczan i bialczanek, lub bialczanek i bialczan, przepraszam, młodych ludzi, są też wolontariusze z Bielskiej Uczelni, z PSW. Jest nas dużo. Dlaczego dużo? Dlatego, że duży teren rozległy, strasznie zaśmiecony, i postanowiliśmy, że damy dobry przykład, jak co roku ten kawałek, część miasta i tereny PKP, na którą mamy oczywiście zgodę na wejście, posprzątać. Kto sprząta, a wiem też, że w jednym z punktów są dzieciaki z przedszkoli. A więc tak, gościmy dzisiaj w punkcie, gdzie mamy warsztaty plastyczne, dzieciaki z przedszkola samorządowego numer bodajże 11. Są to trzy grupy, jest to około 60 dzieci i tam trwają w tej chwili warsztaty plastyczne. Zaprosiliśmy też radiowóz z Komendy Miejskiej, z ruchu drogowego, na okoliczność troszeczkę takiej edukacyjnej, że nie wyrzucamy śmieci, jednak warto się sposiłkować i takie śmieci wyrzucić do kosza. Gościmy też wolontariusze z klubu Czas pod dyrekcją Małgosi Adamczyk. Świetne dziewczyny, świetni faceci, którzy tutaj do nas przyszli, też nam pomagają. Są też wolontariusze z Bielskiej Uczelni PSW, to już mówiłem. No i oczywiście wolontariusze z Fundacji Kreacja Magii Rąk, bo to jest tutaj nasz kwadrat i tutaj sprzątamy. Sporo tych śmieci, panie Marcinie. I to duże gabaryty. Tak, dokładnie. Te śmieci wywiezie bielska spółka pod dowództwem Konrada Faltowskiego. Obiecał, że wierzę, że to uczynią. Ziele miejska. Tak. Teren wydaje się, że nie jest sprzątany od wieków. To znaczy, jak co roku. Rok temu sprzątaliśmy bezpośrednio przy wieży Ciśnień i tam tego było też naprawdę dużo. Robiąc wizje lokalne bodajże z miesiąc temu, Przesunęliśmy się i się trochę przeraziliśmy, że tutaj to właśnie te gabaryty dalej. Dobrym pomysłem, panie prezydencie, włodarze, byłoby zamieścić może jakieś fotopułapki, może to by był aspekt taki, że może nie można.